Jesteśmy na tenie? To ściska was mocno, kochani. Szczęść Boże, dzieci Boże, kochane. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak się macie, dobrze? Byliście dzisiaj na adoracji, na Eucharystii? Ja byłem, kochani, naprawdę. Wielką łaską jest to, że możemy przychodzić do Boga naszego, kochani, no, dając sakramenty, umacniać nasze dusze swoją miłością, swoją mocą. On jest w nas. Cóż może nam ktokolwiek uczynić złego, jeżeli Boga mamy w sercu i po naszej stronie, kochani. Naprawdę. Chciałem się z wami podzielić, byłem na adoracji. Takim przemyśleniem pewnym. Myślę, że Pan chce, Jezus nasz kochany Zbawiciel, aby to powiedzieć, no. Przypomniał mi po prostu o tym, żeby to powiedzieć, no. Z Ewangelii według świętego Marka. Chodzi o to, kochani, taki tematem przewodnim to jest to, żeby sobie samemu nie ufać, nie pokładać nadziei w sobie samym, kochani. Tylko w Bogu. Tylko Jemu samemu ufać, kochani. Z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 14, od wersetu 29. Na to rzekł mu Piotr: choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał: choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. I wszyscy tak samo mówili. I kochani, to właśnie to jest taka właśnie postawa, no, że samemu sobie ufać, że we własne jakieś takie, no, odczucia może, jakąś taką pozorną moc. Moc tylko się otrzymuje od Boga, kochani. My nic nie jesteśmy w stanie sami z siebie, nie mamy nic swojego, tylko grzeszność, ułomność, słabość. Nic swojego dobrego nie mamy. Człowiek jest grzeszny, słaby. Powinniśmy w pokorze serca uświadomić to sobie i zawsze, zawsze w każdej, jakby nie mówić takich słów, które by, no jeżeli ktoś, człowiek zna swoją słabość, ale też i miłosierdzie Boże, ale jeżeli zna swoją słabość, to nie będzie mówił tak, no. Nie wiadomo co, jakieś, nie wiadomo, na jakieś, porywał się na jakieś te, nie? No bo Piotrze, no, jeszcze tej nocy dzisiaj trzy razy się mnie wyprzesz. Trzeba zawsze z pokornym sercem wszystko przyjmować od Pana. Wszystko, kochani. Oddawać Mu serce. Wiedzieć, że On jest Bogiem. Ale musimy być pokorni, kochani. Ja to się sam siebie nawet czasami boję, dlatego oddaję Mu wolę, uczucia, moje życie, żeby to On dysponował wszystkim na Jego chwałę. Na Jego chwałę, kochani, tylko i wyłącznie, żeby jak najwięcej ludzi wróciło do Chrystusa, żeby doświadczyło miłości, przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania. Od tego się zaczyna podróż z Chrystusem, kochani. No bo tak naprawdę, kochani, jeżeli my nie staniemy w prawdzie o sobie samym, że jesteśmy grzeszni, że potrzebujemy miłosierdzia, że potrzebujemy Boga w każdej sekundzie życia, to sami siebie okłamujemy. Nie ma w nas pokory. Nie ma pokory serca. Jest tylko pycha, próżność, zaspokojanie własnych żądz, które niekoniecznie są dobre. Później upadamy w grzech. Czujemy się jak szmaciarze. Właśnie, kochani. A Jezus chce nas od tego ustrzec. Chce, żeby nasze serca były czyste, pełne miłości dla Niego. Jeszcze tu, kochani, wam przeczytam. Z Alicji Dęczewskiej. Kocham tą książeczkę czytać sobie.
Numer 94. Im częściej i bardziej świadomie człowiek prosi o pomoc Pana, Maryję, duchy i dusze opiekuńcze, tym więcej zwycięstw jest mu dane. Jeśli liczy na siebie, przegrywa, bo nie sposób oprzeć się tak wielkiej potędze zła. Całe życie jest walką i jej napięcie nigdy nie ustaje, bo każdy jest w zasięgu szatana, o mocy odpowiednio wielkiej do łask i talentów danych mu od Boga. Konieczna jest ciągła czujność i błaganie o miłosierdzie Boże. Najsilniejsze ataki zła, patrzcie teraz, słuchajcie, przychodzą po doznanych łaskach i czynią największe spustoszenie, bo człowiek przeważnie wtedy jest najmniej czujny, gdyż wydaje mu się, że już mu nic nie grozi, że jest silny i uprzywilejowany. Zapomina o swej słabości i potrzebie ciągłego błagania o pomoc. Powinno się mieć, kochani, prosić Jezusa, to proszę Jezu, żebyś stworzył we mnie takie serce czuwające, pokorne, ale czuwające nieustannie na modlitwie, żebym się nie pysznił, nie wpadł w jakąś zrozumiałość, wyniosłość, żeby innych lepiej traktować od siebie, kochani. To jest piękne, kochani, żeby dawać innym pierwszeństwo, a pozostawać sobie tylko tak w tle. Kocham to, kocham ten stan. Iść sobie na adorację, nie pchać się gdzieś tam, gdzie po prostu, bo taka chyba jest moja duchowość, kochani. Kocham ten stan, kochani, gdzieś te oko ludzkie mnie nie widzi. Zawsze gdzieś sobie na adorację, gdzieś tam z tyłu gdzieś usiądę. To jest piękne. To jest piękne, kochani. Właśnie. Tu też mocne, kochani, słowa. Ale to prawda. To prawda, kochani. 97, Alicja Lęczewska. Im płytsze życie wewnętrzne, tym większa potrzeba zwierzania się, tym większa wylewność. Z głębokiego naczynia niewiele się wyleje, nawet przy wstrząsach. Z płytkiego wszystko. Święte sanktuarium Twojej duszy niech będzie otwarte tylko dla świętych, którzy wiedzą, jak się w nim zachować, bo sami żyją świętością Boga. Świadectwem nie jest Twoje słowo, tylko Ty sama. Miłość miłosierna Boga w Tobie, którą ja sam objawiam według mojej woli i mądrości. Nie niszcz tego obnażeniem się, bo ukażesz tylko swoją niemoc i niemądrość. Pod tekstem wylewności nie jest chęć dzielenia się Bogiem, by nim ubogacać innych. Jest najczęściej potrzeba własnej wewnętrznej próżności, a może nawet i pychy, by chwalić się swoją zażyłością z Bogiem lub by zainteresować innych sobą. To jest, kochani, prawda. Jezus też jeszcze w świadectwie, dziennik duchowy Alicji Lęczewskiej mówi, że dużo ludzi posługuje się mną, żeby zaspokajać tylko swoje potrzeby, próżno chwałę swoją, próżność. Ale zostawmy ten temat, kochani, zostawmy, bo to już jest wchodzenie na śliski grunt. Trzeba badać swoje serce, swoje sumienie, swój umysł, bo za to będziemy odpowiedzialni przed Bogiem. I żeby zawsze mieć serce czyste, czyste.
Czyściuście serca i prosić Jezusa o to, bo sami z siebie nic nie możemy uczynić, kochani. Jeżeli widzimy zło, i to jest wielka łaska, jeżeli widzisz zło w sobie, od razu oddawać to Jezusowi. Myśli, uczucia, jakie się pojawiają, sytuacje różnego rodzaju. Będziesz stawał w różnego rodzaju sytuacjach. Będziesz szedł, szła do ludzi z Jezusem w sercu. To jest piękne, że On jest w Tobie. On pragnie dawać miłość innym ludziom poprzez Ciebie. Wybrał sobie Ciebie, kochana siostro, bracie. Bo jesteś pokorna, pokorny. A Bóg, kochani, pokornym daje łaskę, łaski. Święty Alfons Maria Liguori mówi tak: droga do doskonałości. Tu przykłady podaję, nie? Święty Augustyn twierdzi, że jeśli pokora nie poprzedza naszego dobrego uczynku, jeśli mu nie towarzyszy, jeśli go nie wieńczy, to wszystko dobre, cokolwiek moglibyśmy uczynić, będzie nam zabrane przez pychę. To są takie mądre słowa, kochani. Albo tutaj upokorzył się on tak bardzo, chodzi o Jezusa, że stał się człowiekiem, przyjąwszy postać sługi. A w Izajaszu czytamy: wzgardzony był tak, iż mieliśmy go za nic. Także, kochani, pokora, pokora i jeszcze raz pokora. Każdego dnia uczyć się pokory, że jest się nikim. Jest się zwykłą nędzą, prochem, pyłem, marnym stworzeniem, którego Bóg kochał i o którego można wszystko prosić, tylko być człowiekiem pokornym, mieć pokorne serce i błagać dla siebie, dla innych o łaski potrzebne, o miłość przede wszystkim, kochani, o wiarę żywą, miłość, pokorę, 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 jeszcze raz pokorę, aby się nie wywyższać. To jest najpiękniejsze, kochani, żeby wszystkich kochać, a samemu gdzieś być zawsze gdzieś tak w tle. No bynajmniej tak, to ja tak lubię, no. Ja tak lubię, kocham to. Ale zobaczcie, jak postawy dwie. Jezus mówi nam w przypowieściach o faryzeuszu i o celniku, że faryzeusz przyszedł i tak się modlił: dobrze, że nie jestem jak inni, jak tacy, nie? Dobrze, daje dziesięcinę z kopru, z mięty. Ale że nie jestem taki jak inni ci grzesznicy. Właśnie. A celnik nie śmiał, stał gdzieś tam z tyłu, żeby nikt go nie widział. Bił się w piersi. Nawet nie śmiał wznieść oczu do nieba, do góry. Ale bił się w piersi i żałował: Boże, miej litość nade mną, grzesznikiem. I powiadam wam, ten odszedł usprawiedliwiony, nie tamten. Ale bowiem każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się uniża, będzie wywyższony. Także, kochani, no, święty Piotr, no, za bardzo może polegał na sobie, na swojej jakiś, nie wiem. Ja ci nie zdradzę, panie, co ty? Absolutnie. Pójdę z tobą nawet na śmierć. To jest właśnie. Czuwajcie nieustannie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Co tu jeszcze można powiedzieć, kochani? O mój Jezu kochany. Tutaj dziennik duchowy też Alicja Lęczewska. Jedno zdanie, ale patrzcie, jaka jest głębia. Można sobie rozkoszować się, rozkminić to zdanie.
Niech Twoją ofiarą będzie spokojne i pogodne znoszenie wszelkich przeciwności, trudu i cierpienia. Naprawdę, kochanie, z całego serca przypomniałam się teraz sercu, myślę, że Pan to przypomniał mi. Kupcie sobie, błagam Was, w imię Jezusa, książkę dzieła, gruba dzieła świętego Jana od Krzyża. Naprawdę, kupcie sobie, proszę Was, w imię Jezusa. Będzie Wam bardzo, bardzo, ale to bardzo pomocna. Niesamowitym człowiekiem był, mistykiem. Wielka, wielka, ogromna mądrość, naprawdę. Wiele światła Bożego wniesie Wam, czytając tę książkę, wiadomo, Pismo Święte, najważniejsze. I kochani, no, nie można obyć się bez różańca. Matka Boża mówi, no, w Fatimie, w Lourdes, cały czas odmawiajcie różaniec. No ja mogę tylko powiedzieć naprawdę, że przed Najświętszym Sakramentem, jak modlę się na różańcu w obecności Jezusa, mając świadomość to, że Matka Boża jest ze mną teraz, bo do niej modlę się. Naprawdę, kochani, wielka słodycz, wielki pokój człowiek może doświadczyć wielkiego pokoju. Ale mówię, no zostawiam wolną wolę Bogu. Mówię, Boże, działaj Ty jak chcesz. Ja tylko pokornie, Panie, błagam Cię poprzez tą modlitwę. Tam czy koronkę mówię, czy różaniec. Pokornie zanoszę modlitwę Jezu, błagając Cię, Panie, abyś, jeśli chcesz mnie obdarzyć swoją jakimś uczuciem, doświadczyć go, to bądź uwielbiony. Ale jeśli, Panie, nie, to bądź uwielbiony. Bo Ty jesteś moim Bogiem, Jezu. Ale naprawdę, jeżeli człowiek w pokorze serca staje, to wielkie łaski spływają. I naprawdę, kochani, to zrozumiałem naprawdę, że może i ważna jest postawa zewnętrzna, może i ważna, ale najważniejsza jest postawa serca, bo Bóg patrzy na serce, kochani. Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na serce, kochani. Naprawdę, Słowo Boże mówi, trzeba powściągać swój język, bo jeżeli nie powściągamy swojego języka, to nasza pobożność pozbawiona jest podstaw. Kto zna Boga, ten miłuje. Kto ma Boga w sercu, ten miłuje. Miłuje braci i siostry swoje, bo Bóg jest w nim, mieszka w nim, w jego sercu, bo go przyjmuje, kochani. Czeka nas życie wieczne, kochani. Dziesięć przykazań może przypomnę, żeby zrobić taki, kochani, każdy niech sobie zrobi rachunek taki sumienia teraz. Pierwsze, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Dwa, nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego nadaremno. Trzy, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. I miłość, kochani. Pierwszy list świętego Pawła, cudownego apostoła, kochani. Niesamowity, kocham świętego Pawła. Kocham bardzo go, uczę się od niego wiele. Czytam jego listy z wielką miłością, kochani, w Piśmie Świętym. Święty Paweł, pierwszy list do Koryntian. Ja tu mam taką pocztóweczkę, kochani. Ale jest wszystko napisane. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
Nie dopuszcza się bez wstydu. Nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko przetrzyma. Wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko znosi. To jest miłość Boża, kochani, która rozlana jest w sercach naszych. I ufność, którą w nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje on wszystkich naszych próśb zgodnych z jego wolą. A jeśli wysłuchuje wszystkich naszych próśb zgodnych z jego wolą, również pewni jesteśmy posiadania tego, o cośmy go prosili. Święty Jakub bodajże. Także kochani, wszystko, co w modlitwie prosicie, spełni się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A jeśli stajecie do modlitwy, przebaczcie, aby i Ojciec wasz przebaczył wam wasze przewinienia. I naprawdę, bez sakramentu pokuty, pojednania nie ma pokory, kochani. Nie ma życia. Nie ma życia, kochani. Komunia święta. Nie troszcie się o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który da wam Syn Człowieczy. Kochani, ściska was bardzo mocno. Mam nadzieję, że komuś to pomoże. Pamiętajcie, by całe swoje życie, serce, duszę, wolę, ciało, przyszłość powierzyć Bożemu miłosierdziu. Nie zazna ludzkość spokoju, ukojenia, jeżeli nie zwróci się do miłosierdzia mojego, mówi Jezus. Kochani, no, ściskam was mocno, proszę was o dziesiąteczkę za mnie. Ja pamiętam oczywiście o was. Kocham się modlić przed Najświętszym Sakramentem, różańcem, Słowem Bożym, psalmami. Dobra, kochani, no, pamiętajcie o Słowie Bożym. Słowo Boże rozwesela serce naprawdę. Niech dobry Bóg wyleje na nas obficie swoje błogosławieństwo. Niech przytuli was do świętego serca Matka Maryja nasza. Niech waszą czystość, niech bądźcie czyści. Czyste sumienia miejcie i czuwajcie. Niech Maryja właśnie czuwa nad waszym uświęceniem, nad waszą czystością, nad dziećmi, rodzinami. Niech ukryje was w swoim niepokalanym sercu. Każdego dnia powierzajcie się jej pod twoją obronę. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Kochani, owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, opanowanie, dobroć, uprzejmość, wierność. Może coś pomyliłem jeszcze, czy pomyliłem, zapomniałem powiedzieć. Także czuwajcie, czuwajcie, czuwajcie na modlitwie. Kochajcie Jezusa całym sercem, Maryję. Kochajcie, kochajcie. Nic więcej nie potrzeba do życia. Kochać. Kochać całym sercem Boga, a bliźniego swojego jak siebie samego. Amen.